Powstali, by wspierać sportowców, którzy doznali urazów podczas walk, treningów. Powstali, by wspierać zawodników mających trudną sytuację materialną. Fundacja Iron Angels, bo o niej mowa, ma być furtką do rozwoju i kariery zawodników trenujących sporty walki. Idea po to jest stworzona, żeby przede wszystkim dawać szansę zawodnikom, żeby ci zawodnicy mogli się pokazać. Wiadomo, ciężko zaistnieć, konkurencja bardzo duża i dzięki właśnie takim eventom, takim inicjatywom ci młodzi ludzie mają właśnie szansę i po to jest organizowane przede wszystkim. Druga, że tak powiem, rzecz to jest to organizacja, która będzie dawała szansę ludziom, którzy są stricte totalnymi amatorami, robią to hobbystycznie, a na pewno dla nich jest to taki bodziec do dalszego treningu, do uprawiania tego sportu, do rozpowszechniania naszej dyscypliny sportu i daje to im na pewno dużo radości, żeby właśnie móc wystąpić przed tak szanownym gronem, jakie tutaj będzie dzisiaj zgromadzone. Kuba reprezentuje barwy klubu OKS Dragon Ostrowiec. Jest podopiecznym fundacji Iron Angels. Na zorganizowanym w sobotę charytatywnym evencie dla Oskarka Kubickiego walczył o pas organizacji White Collar Boxing. Obok rywalizacji sportowej celem jest promocja aktywnego i zdrowego stylu życia. Kuba musiał uznać sportową przewagę Bartosza Tymińskiego, rywala, z którym walczył w ringu, ale dla wielu i dla samego siebie Kuba jest zwycięzcą. Ja po prostu kocham to, co robię. Chciałbym po prostu osiągnąć w tym bardzo dużo w tym sporcie. Trenuję, daję siebie 100%. Organizacja White Collar Boxing i Fundacja Iron Angels łączą siły. Chcą mocnym uderzeniem pomagać. Oczekujących na pomoc i wsparcie jest wielu. Fundacja Iron Angels została stworzona po to, żeby pomagać. Angels of Glory to jest jej dziecko. W tym momencie Angels of Glory i White Collar Boxing będziemy działać razem. Na pewno możemy już spokojnie powiedzieć, że kolejne edycje w drodze i to naprawdę na terenie całej Polski. Zbieramy się w autobus. Tak, tak, dokładnie. Lecimy sobie dalej. Pomagamy, aczkolwiek również zależy nam na tym, żeby promować, tak jak powiedziałem wcześniej, zawodników i dawać szansę walki właśnie, żeby zaistnieć. Jest to nas bardzo istotne. Angels of Glory było, jest i będzie. Teraz wzmacnia siły właśnie dzięki osobie Rafała. Na pewno dostajemy taką, no delikatnie mówiąc, wyrzutnię medialną i na pewno ugramy tutaj wspólnie wiele tak, żeby robić to, co lubimy i to, co, że tak powiem, chcemy rozwijać. Zorganizowana w sobotni wieczór gala sportów walki pokazała, że sympatyków tych dyscyplin sportowych jest wielu, a potężni i silni mężczyźni mają wielkie serca. Podczas wydarzenia te serca biły dla Oskarka. Jest to event charytatywny. Razem z Rafałem będziemy wspierać dzieciaka, który akurat jest z naszych okolic, z Ostrowca Świętokrzyskiego. Ciężka choroba. Walczymy o jego zdrowie, walczymy na ringu i walczymy do końca, na pewno się nie poddamy, także mamy nadzieję, że tutaj dzisiaj wesprzemy rodziców nie tylko duchowo, ale i finansowo po to właśnie, ażeby Oskarek mógł wyzdrowieć i to myślę jest taki główny cel dzisiejszej imprezy. Rozstawiony w hotelowych wnętrzach ring był areną sportowych walk. Gwiazdą walki wieczoru był Rafał Wojownik Jackiewicz, który w swojej karierze stoczył wiele ciężkich bokserskich walk. Jackiewicz pretendował do tytułu mistrza świata Federacji IBF w kategorii półśredniej. Zdobył pas mistrza Polski, mistrza Unii Europejskiej, mistrza Europy oraz mistrza świata Federacji IBC. Ze mną walczą chłopaki, którzy wpłacili tak naprawdę, można powiedzieć, datki na leczenie właśnie akurat w tym przypadku syna mojego kolegi właśnie z Kołbieli, którego serdecznie pozdrawiam, Tobiaszku, trzymaj się. Moja walka wieczoru jest to z czterema chłopakami, którzy właśnie wpłacili pieniążki na leczenie. Wcześniejsze walki, to jest kategoria White Collar Boxing, są to ludzie, którzy na co dzień trenują, na co dzień pracują, ale tak naprawdę zajmują się tylko tym hobbystycznie. To jest dla ludzi, którzy nigdy nie walczyli amatorsko ani zawodowo w żadnej dyscyplinie sportu. I to jest przede wszystkim dla nich stworzone. Ja to nazywam prosto wyjdę z biurka i stanę do walki. I właśnie taka idea temu przewodzi, jeżeli chodzi o White Collar Boxing. Zawodnicy trenujący kickboxing, boks zaprezentowali się w 7 walkach na dobrym sportowym poziomie. 8 walką wieczoru był pojedynek mistrza Jackiewicza z 4 zawodnikami i 2 osobami, które walkę z mistrzem wylicytowały. Wszyscy uczestnicy imprezy, zawodnicy i publiczność rywalizowali, jedni walcząc, drudzy licytując, a najważniejsze jest to, że na konto Oskarka Kubickiego trafi prawie 20 000 złotych.